Od 21 marca do dyspozycji chorzowskich rowerzystów jest 460 rowerów i 46 stacji wypożyczeń. Lokalizacje stacji dostępne są w aplikacji na stronie www.kajteros.pl. Można tam też sprawdzić, na których stacjach znajdują się poszczególne typy rowerów. Proszę Państwa, zaczynamy nowy sezon rowerowy. Jak Państwo widzicie, już rowery są przygotowane do wypożyczenia. Mamy w tym roku oczywiście już pełen komplet stacji rowerowych, bo aż 46 w całym mieście, czyli łącznie 460 rowerów. Co jest nowością w tym roku, to to, że również pojawiły się rowery typu tandem, pojawiły się rowery z krzesełkami dla dzieci na bagażniku, ale również rowery z dużymi skrzyniami zamontowanymi na rowerze, z przodu roweru, aby można przewozić zakupy, czy też duże gabaryty. Myślę, że ilość stacji spowoduje, że ilość mieszkańców, jaka będzie korzystała z tych rowerów, naprawdę będzie ogromna, bo już w zeszłym roku notowaliśmy, chociaż krótki był sezon, około 6 tysięcy wypożyczeń, 2 tysiące ponad osób zarejestrowanych w systemie. Myślę, że ten rok naprawdę pokaże pełen sukces, czyli ilość mniej aut na drogach, więcej rowerzystów na ścieżkach rowerowych, czystsze powietrze, no i oczywiście wszyscy będziemy zdrowsi dzięki temu. Co jest jeszcze ważne, to to, że rowery będzie można, proszę Państwa, wypożyczyć w Chorzowie, oddać w Katowicach i odwrotnie, bo już Metropolia podpisała umowę z firmą Nextbike w tej sprawie. Teraz czekamy, aż pozostałe miasta, członkowie GZM-u również te umowy będą podpisywały i jak cały system będzie już działał, wtedy Nextbike spowoduje, aby stacje i te systemy były kompatybilne, czyli właśnie można by było tymi rowerami przemieszczać się nie tylko w mieście, ale również między miastami. Jest nam bardzo miło, że jako operator chorzowskiego roweru miejskiego, czyli Kajteros, możemy uruchomić ten system już kompletny, czyli wszystkie trzy etapy, które zostały zapisane w umowie, zostały zrealizowane. Tak jak pan prezydent wspominał, obok rowerów standardowych, także rowery specjalne, czyli zarówno możliwość, aby najmłodsi chorzowianie tutaj, chociażby po Parku Śląskim, mogli sobie wykorzystywać też mniejsze rowerki. Dla jeszcze mniejszych użytkowników rowery z fotelikami. W przypadku kompatybilności, tak jak wspominał pan prezydent, podpisaliśmy stosowną umowę z Metropolią, która formalnie reguluje procedury, które będziemy realizować. W tej chwili zawierane są porozumienia z miastami i myślimy, że w pierwszych dniach kwietnia będziemy już mogli ogłosić wszystkim użytkownikom, że legalnie, zgodnie z obowiązującymi regulaminami, będą mogli przejeżdżać na rowerach pomiędzy miejscowościami, w których funkcjonują systemy obsługiwane przez naszą firmę. Kajteros został uruchomiony w październiku ubiegłego roku. Do dyspozycji użytkowników było 15 stacji i 150 rowerów. Przez 50 dni rowery wypożyczono niemal 6 tysięcy razy, a w systemie zarejestrowało się ponad 2200 użytkowników. W tym sezonie Kajteros został rozbudowany o 31 stacji i 310 rowerów, w tym o rowery standardowe 25 rowerów wyposażonych w foteliki dla dzieci, 40 rowerków dziecięcych, 25 tandemów i 25 rowerów familijnych typu cargo. Tegoroczny sezon chorzowskiego roweru miejskiego potrwa do końca listopada.